Siema, siema, witam. Dzisiaj jest wtorek, godzina 20. Zaczynamy sobie, no 22. Zaczynamy sobie streamka dzisiaj, LiveX propozycji, żeby też pociągnąć to dalej. No i zresztą dawno Intercity sobie nie jechałem. Mówię tu tak prywatnie, bo ja często sobie na maszynce jeżdżę, ale rzadko ostatnio na Intercity, na live nie pamiętam już, ale też chyba chwilka minęła. Także propozycje dzisiaj, jak widać, Intercity, o, nie zmieniłem numeru, sorry, Podhalanin z Zakopanego do Szczecina. Tu sobie, wow, głośno. Chodźmy do środka. Sobie sunie ET22. Ale dzisiaj tak, Podhalanin, Intercity, będziemy sobie jechać do Dębicy. Dobra, odblok. Bardzo ładną siódemeczką. EP07338. No, ładny trapezik. Pierwszy, powiedzmy, taki. Chwilka, zobaczę, czy wszystko na pewno mam podłączone, ale wydaje mi się, że tak, tak. Ładny. Ładny trapezik. Był to pierwszy pociąg, tak naprawdę, powiedzmy, z takich bardziej specjalnych malowań, które faktycznie złapałem u siebie na aparacie. Więc to jest dość ważna lokomotywka, powiedzmy, dla mnie w jakimś tam sensie. Więc no, dzisiaj sobie nią pojedziemy. Zobaczmy, jak tam z czasem. O, zaraz odjeżdżamy za sekundkę. A radia nie włączyłem. Zawsze to można było faktycznie ten, dobra, kilka. No i można jechać. Odbezpieczymy sobie, znaczy odbezpieczymy, odhamujemy składzik. Ja mu jeszcze pomogę na pewno z luźniaczem, by się pomocnik później nie pruł. I ruszamy. No, jak będzie widać, mamy bardzo dużo pierwszej klasy wagonów, jeden drugiej klasy. No, jest to wzorowane na składzie z WagonWeba. No, oczywiście 140 AFPS-ów nie miałem, więc dam troszkę inne, ale nie bardzo różniące się. Bodajże 140 ABG. No, a tak wygląda nasz skład wagonowy. No, także sobie suniemy naszą siódemeczką. To jest 4350, także to jest jako, to jest na scenariuszu stelka, więc będziemy się na wielu stacjach zatrzymywać po drodze. Ale spoko, nie robimy Express Intercity, tylko jest to zwykły Intercity, powiedzmy, bo nie jedziemy jako telka, a jako Intercity Podhalanin. Pamiętajmy, dobra, sobie światełka włączę już, jazdy na niewłaściwym. I suniemy sobie, jest troszkę wieczór, także chyba w nocy będziemy też chwilę jechać, bo godziny nie zmieniałem, jest taka, jaka zawsze jest na tym scenariuszu. Także powolutku sobie suniemy. Ja sobie zrobię taką perspektywę, bo na tą lokomotywkę trzeba popatrzeć. I chciałem jeszcze ewentualnie zrobić skład z lokomotywą EP07, ale 4E. A zrobiłem 303 ze względu na to, że w sumie dawno nie robiłem. Dobra, zrobimy w ogóle hamowanie kontrolne. Składzik ładnie nam hamuje. Ja go jeszcze sobie odhamuję w taki sposób już. No. Dobra, bo ja sobie tutaj tak na szybko kamerki ustawiam. Sekundkę, niech on sobie posunie tak jak jedzie na razie, zaraz mu dopieszczę troszkę mocy. Ok. Dobra, wejdziemy sobie już na drugi układ i ciśniemy. 140 można. Też był plan, żeby zrobić EP08 na tym, ale finalnie wyszła EP07338. Myślę, że fajna lokomotywka do jazdy. Także no. Można było świnką
się przejechać. Albo Euro 7500. Czek to kiedyś ktoś nazwał, nie pamiętam jak. Na YouTube widziałem film ET07. No, także sobie zsuniemy ślicznie. Oj. No dobra, i tak mamy się zaraz zatrzymywać, także ten odblok jakoś nam nie przeszkadza. Zaraz sobie zaczniemy zwalniać, także spokojnie. Nie ma się coś spieszyć, także gicior, jak jest z tym? O, jesteśmy po czasie już podjeździe, no dobra, nieważne. Siema, Max. Siema Padzio Trains, dobry wieczór. Cały czas mówię dzień dobry, dalej się nie nauczyłem, sorry. No to hamuj, 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 hamuj. Dobra. Jest git, jest git, jest git, jest git. Teraz dostaniemy odjazd i jedziemy sobie dalej. No, troszkę spóźnienie, ale tylko ociupinkę. No jak coś to się nadrobi. Sebix, dobry. Dzień dobry wieczór. Dobra, full power, jak tylko się da, tak będziemy ruszać. Gra jest strasznie głośno w ogóle u mnie. Przewalone W4, czekam na komisję. Aj tam, aj tam. Ja chciałem tylko powiedzieć, że na głównym byłem świadkiem też przewalenia na Malczewskim W4. Nikt cię nie przypieprzył, tylko ten, by tam przekazać jakieś papiery, to musiał kierownik czekać, aż maszynista przejdzie do drugiej kabiny. No bo ta druga kabina akurat zahaczała peron. Pierwsza niestety nie. Chociaż było to całkiem śmieszne i ciekawe zjawisko. Dobra, suniemy sobie powolutku. Nie można jechać, bo bezprądowa. Znaczy jechać można, ale nie można pobierać prądu. Nie wiem, czy to już, czy... chyba już, no my na pewno powinniśmy mieć, bo jesteśmy lokiem, jakby nie patrzeć. Lokomotywką. Pojedynczą. Nie elektrycznym zespołem trakcyjnym. Dobrze. Zaraz sobie wjeżdżamy w perony w ulicy nie wiem jakiej. Co to jest fabryczna? No dobrze. Niech będzie, że fabryczna. Jest ten Turku LSU-45 przez kąty wrocławskie odwołany? O, czemu? Znaczy on chyba i tak by... On jechał przez kąty wrocławskie? Bo godzinę z Jaworzyny to raczej nie jedzie przez... przez kąty. Dobra, muszę podjechać, bo nie zmieścił nam się cały skład. Co za śmiesznostka. No, bo dawno nie jeździłem, więc nie pamiętam jak się używa hamulca. Tak, przehamowałem pomocniczym. Nie, myślałem, wydawało mi się, że coś się telepie. A nie przez Sobótkę on był? No właśnie. 4350, odjazd. Bo, no, godzina z Jaworzyny to jest nieosiągalne. Znaczy, no jeżeli jedziesz do połowy wolnie, no to... Bo tam do Jaworzyny się jedzie pół godziny.
Chociaż 40 minut jakieś. Czekaj, 21.41, 26 był przyjazd do Jaworzyna albo do Wałbrzycha, w sumie nie wiem. Wzoruję się na wczorajszym pociągu do Węglińca. Za mało osób chętnych, oj, to faktycznie mógł być problem. Ale teraz takie pogody, takie te, że raczej dużo nie będzie, no chyba, że w zimie jakoś jakieś zimowe klimaty, na przykład w górach. Bartek maszynista, no siema. Dobry wieczór, witam na streamku. Wait. Mikole wolą łapać, no tak. Przy okazji za darmo. Więc... Dobra. Ciśniemy tak szybko jak się da, a niestety jakoś szybko tym się nie da jeździć. No 125 jest spoko, ale też skład mam dość spory. Będziemy tutaj troszkę więcej podawać sygnału. Baczność ze względu na to, że tutaj są roboty prowadzone. Też się ostatnio bawiłem właśnie w maszynie. Bawiłem się właśnie ostatnio RP1 w maszynie. Sobie pozmieniałem. A to tylko w jednym loku. W zasadzie szynowym. Nie, jak to było? Spajnowy zespół trakcyjny. SA134 zmienił sobie RP1, żeby tylko jedno było, a nie inne, które nie lubię. Zresztą na streamach kiedyś mówiłem, że lubię jedno takie RP1, które się rzadko trafia niestety mi. Ale sobie na szczęście pozmieniałem, jest spoko. I też statystyczny Mikol nie pojedzie, no bo do 18. No tak, jakby nie patrzeć. No nawet ja nie mam jeszcze tej 18 wymaganej, także... Ale za niedługo. Kurde, za mocno hamuję. Zapomniałem, jak się hamuje tym hamulcem. Ostatnio samymi impulsami po prostu siedzę i tam jedne co to scrollem sterujesz, tyle. To jest wygodne. Jakie masz podzespoły? A w sumie nigdzie nie mam napisanego, ale to tak na szybko mogę wymienić, że to jest i5-6400, czyli jeden z gorszych procesorów, jakie w ogóle miałem. Znaczy w sumie najlepszy, ale teraz uważam, że jest zły. RTX 3060, 16 GB RAM-u i takie śmieszne rzeczy. Znowu przegapiłem sygnał do odjazdu, ale widzę, że możemy, więc... Nie wiem, dysk SSD na system i... Chyba terabajt plus 512 na inne pierdoły. Dobra, tego się nie da w ogóle, tych klap na górze. Jakoś, nie wiem. Lubię jeździć z takimi zasłonkami, bo wtedy, nie wiem, można się skupić bardziej na torze czy coś. A tak to masz cały... Znacznie mówię, że to jest złe, że się tak widzi całość, ale... Jakoś fajniej tak troszkę było. Dobra, ja sobie może zmienię FLV na takie 59 na razie. Może na takim zostanę na razie. Ja sobie później w ustawieniach zmienię, żeby było takie na zawsze, bo... W sumie te za wysokie było. Maszyna Open Race to jest maszyna. A jeśli chodzi o wolę, to oba symulatory są tak samo fajne, tylko Open Race się dla mnie o wiele trudniej uruchamia i dłużej. O Jezu, czemu on mi ten... Tak długo ci zajęło to i...
Dobrze. Zaraz sobie wskoczymy na szóstą pozycję bocznika. Bocznika? Nie wiem, czy to tak można nazwać bocznikowanie w każdym razie. Powolutku, powolutku, Hami, powolutku. Ja go muszę tak dopilnować, żeby on mi nie zahamował, nie wiadomo jak bardzo przed stacją. A lubię delikatnie dohamować na stacjach. Dlatego impulsem, jeżeli chodzi o impulsa, uwielbiam 45 w łeb, on bardzo delikatnie hamuje. No i też bardzo delikatnie rusza, też nie lubię jak tak szarpie. Chociaż dzisiaj jechałem 45 i nie wiem, gościowi się udało tak nim sterować, że szarpało tak przy rozruchu, że to był szok. Po prostu ludzi mi rzucało na bok. No i ostatnia stacja w Wolicy, Wolica Zachodnia, Zach. Jesteśmy w Wolicy Zach. Pierwszy raz tak naprawdę na Intercity nabrałem spóźnienia tak z dupy tutaj na terenie Wolicy. Ale to raczej z mojego lenistwa. Wow! Dobrze. Wszystko tak jest tak jak miało być. Sorry. Coś mi nie idzie dzisiaj hamowanie, ale spokojnie, jeszcze się przyzwyczaję. Może to przez nastawę hamulca, co? Dajmy na pospieszny. Czemu on mi wyłączył styczniki liniowe nagle? 4350, odjazd. Dobrze, dobrze, już mamy odjazd, chwilę. Niech on się na popełni, ja sobie usiądę tak jak chciałbym. Okej. Okay. Dobra, full power, znowu ruszamy. Mam nadzieję, że teraz będzie mi się troszkę wygodniej hamować. Mam nadzieję, że będzie mi troszkę wygodniej hamować. Nie wiem, skąd mi się wzięło to się w zdaniu, ale... To zrozumiałem jak po prostu zmiana biegu w silniku spalinowym trochę, ale... Nie myślałem, czy takie coś kiedyś powiem o silniku trakcyjnym siódemki. Dobra, idzie rozruch milutko. I się rozpędzamy z powrotem na 125, później mam 120, później 100, później będziemy jechać znowu 125, później 120, 100, 120, 110, 60 i Dębica. Jakoś tak. Mówię całe ograniczenia takie na mapie jakie są. Nie mówię o poszczególnych takich małych sektorach, gdzie trzeba dzwonić tam do 60-70, a mówię o... Dobra, chwila, tu bezprądowa jest, ja mogłem zazwyczaj L kliknąć i by mi się wyłączyło tak jak chciałbym, ale zrobiłem to klasycznym sposobem, wyłączając po prostu. A chyba już właśnie minąłem nawet wskaźniki. Wskaźniki co do prądu, że mogę jechać, więc dobrze, i do 60. Teraz będziemy sobie przez Arkadię przejeżdżać. Tak, będziemy musieli się przełączyć na kanał 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Może stare radio jeszcze w tej 338 jest. Czemu? Czemu? Nie spodziewałbym się. No, ale to też jest stare malowanie. To jest w ogóle tekstura 2016 rok. Nie wiem, czemu nikt nie zrobił sobie do tego update'a, czy coś. Takiego, że nie wiem, kabina nowsza, bo pewnie jest nowsza kabina, nie ma tego starucha tam. Mówię o radiu teraz. Chociaż o kabinie tak samo, też jest troszkę stara.
Tu stoi 537. EP07. Dobra. Rozpędzamy się z powrotem. No tu znowu bezprądowa. Zamiast kliknąć L, kliknąłem dwukropek i wyłączyło mi podświetlenie. O panie, wie pan ile koliber kosztuje? No kurde, ale to by mogli zainwestować do takiej lokomotywki przynajmniej, czy to jest dość specjalna lokomotywka. Mogliby o nią zadbać. O ja pitole, nie popatrzę na ten, na amperostaż, tylko będę jak głupi zwiększać tą moc. No i dobra, i tak już nie zdążymy raczej się rozpędzić bardziej niż do tych 90, a tutaj właśnie od 90 mam ograniczenie. Z tego tak jak niech jedzie. Mam nadzieję, że żaden kretyn nie stanął na torach tutaj. A często się zdarza niestety w maszynie. Wait. Że tutaj se stoją na tym przejeździe. Mam nadzieję, że tym razem nie. Takimi maluchami w szczególności. Lubią się tu postawić, zaparkować. Uważają, że to dobre miejsce. Tu sobie pan grzecznie stoi. To dobrze. Może te repeny faktycznie coś na nich dają. Jak się je sporo podają. No, fajnie wygląda to podświetlenie. W ogóle dzisiaj jestem na troszkę innych ustawieniach, ponieważ zazwyczaj jeżdżę na ustawienie, jak to się nazywało. Ojejku, jak to się nazywało. Grafika. ACES. Jadę dzisiaj na ustawieniu Reinhardt. To jest obróbka graficzna, czy jak to się nazywa? Obróbka obrazu. To jest dzisiaj Reinhardt. Nie wiem, czy to coś zmieniło. W każdym razie troszkę mam wrażenie, jaśniejsza jest ta gra niż była. Ale. Nie wiem. Żadnych większych różnic nie widzę. Może w nocy zobaczymy. A myślę, że w nocy właśnie jechać będziemy chwilkę. Dzisiaj w ogóle na Mikołajowie próbowałem wsiąść w Intercity, żeby na główny się kopsnąć. Widziałem, że tam bilet 2,50 kosztuje, także mówię Worf. Wsiadam i... Znaczy nie wsiadam. Oprócz tego, że jak biegłem, to... Nie wiem... Jest kratka na Mikołowie, gdzie postawiłem stopę i nagle poleciała kratka w tył. Ja się wywaliłem. Rozbiłem z telefon. Zadrapałem słuchawki, które dzisiaj dosłownie zamówiłem. I no, po prostu byłem zły. Wchodzę, babka mi mówi, że 20 zł dopłaty. Ja mówię, pani co, to ja sobie jednak... Ja jednak wybiorę sobie kadeki. No i sobie poszedłem dosłownie na drugą stronę peronu, bo stał tam pociąg opóźniony do Jawora w Strzelnicy. Erykos i ty, siema, dobry wieczór. Witaj na streamku. Ale tak, 20 zł dopłaty za to, że niby kasa tam była. Jak się okazuje, nie ma tam kasy. Jest za to automat biletowy, na którym nie mogłem kupić biletu, a specjalnie biegłem. Nie mogłem kupić ze względu na to, że nie miałem karty takiej, którą mógłbym wsunąć tam. Miałem tylko kartę w telefonie. A inaczej tam się nie dało, przynajmniej nie widziałem. Ja sobie muszę grę przyciszyć, także może troszkę przylagować. Bo nie obecnie. A mam w sumie przycisk do przyciszania zdalnego bez wychodzenia z tego. Dobra, stoimy. Naszą siódemeczką.
Na Mikołaj jest kasa Intercity. O, jest kasa Intercity na Mikołaj. Nawet nie widziałem. To troszkę przewalone, ale dobrze, że jest przynajmniej. Dobrze, że jest przynajmniej ten automat. To z automatu też można kupować. No to dobrze wiedzieć, ale na szczęście był kadek po drugiej stronie i nie zaboliłem. I nawet przyjechałem wcześniej tym kadekiem i zdążyłem na pociąg, no ale niestety rozwaliłem se kciuka i rozbiłem telefon. No ale co, następnym razem po prostu będę brać fizyczny portfel i fizyczną kartę i będę sobie tam kupować. Bądź ogólnie w kasie to nie chcę mi się gadać z nikim, ja chcę sobie to sam robić. Co nie? Jeszcze jak dzisiaj się spieszyłem dosłownie, wyszedłem z lekcji wcześniej niż powinienem. Więc... No jejku, jak ja czekam aż do tych wrzosów coś dodadzą więcej. Jakieś przejażdżki innymi składami. Mówią o tym, że ma być Regio Express Sandomierza do Wolicy. No a co to ma być? No jakoś mi tam na tym nie zależy. Wolałbym, żeby był Regio Jerzynianka, Dębica i tak dalej. A najlepiej w ogóle, żeby to było w formie jednego scenariusza, a nie tak porozwalanych każdy na każdym. Albo żeby było tak jak, nie wiem, w Całkowie V2, gdzie w ogóle w świateł nie wyłączyliśmy PC2. PC1 teraz mamy, powinno być wszystko git. No, na Całkowie 2 jest to fajnie rozwiązane, bo jest bardzo dużo scenariuszy. To niepraktyczne, ale nie zmienia to faktu, że fajnie jest zrobione. A to zapraszam na pociąg retro do Olsińca, bo byle tylko 2 złote droższe. A widziałem... wysyłałeś na Instagramie i się zastanawiałem, czy się na to nie kopsnąć właśnie. Tylko nie wiem, kiedy to jest, bo nie przeczytałem do końca. Co, SM... Nie wiem, SM30 tam będziemy jechać, czy jak? Będziemy. No, na razie, czy to będzie jechać? Bo to, czy będę jechać, to nie wiem. Zależy, kiedy to jest, nie? No i ta pogoda się zmienia. Ustawmy sobie jakąś ładniejszą. Widoczność jest w ogóle na 8,5 tysiąca. Jak maksymalnie... Nie wiem. Nie wiem jak to się stało, ale tak jest. Sobota 8,45. W tą sobotę. Co jest w tą sobotę? A, w tą sobotę chyba... Nie wiem, kurde, coś mi... Nie wiem, czy ja wtedy nie będę wykonywać próby wędrowniczej, czyli 50 km na rowerze zapieprzać. Dobra, zmienię sobie na ładniejszą. Na 2x30 by się w obloty nie bawić. A, cwaniaki. Dobra, nie jest źle z naszym czasem, jesteśmy leciutko tylko spóźnieni. Ale to dosłownie o sekundy. Granica 20 sekund, składem znowu nie wjechałem całym. Mogłem go obrócić tak, żeby tutaj były drzwi i wtedy bym miał usprawiedliwienie. Dobra. Ruszamy, jesteśmy po odjeździe już. No, ja bym chętnie się kopsnął, tylko żeby mówię, że no, mam próbę wędrowniczą, którą i mam w niej kilka rzeczy, które muszę wykonać właśnie jeszcze w październiku, także właśnie możliwe, że wtedy będę wykonywać
W ogóle, czy ktoś pamięta o tym, że tu jest ograniczenie do 80? Jest niby tabliczka, ale i tak się zawsze, zazwyczaj się tu zatrzymujesz. Więc... nawet Intercity, która mija tą stację, jednak zatrzymuje się przed semaforem, bo wyjeżdża manewrowy, znaczy no, towarowy pociąg, taki króciutki z lokomotywą manewrową na czele. Trzeba czekać, więc... No. Także sobie jedziemy. Tutaj do 100 jest. Nie wiem, czy mam jeszcze. Nie. To jest maksymalna moc. No niech on sobie wyrówna do tej stówki. Jedziemy sobie spokojnie. Zobaczmy, gdzie jeszcze. Na mokrej mamy się zatrzymać, gdzie na pewno nadrobimy spóźnienie. Tak samo w Nóżcu. Następna Jerzynianka. Kujacin i Dębica. W ogóle nie rozumiem, czemu we Wrzosach się nie zatrzymujemy, jak zatrzymujemy się w Nowosielcach. A to już mówiłem chyba, że to jest banał, ale... Już się nie zatrzymujesz na stacji, na po której jest nazwana sceneria. Sobie tak opowiedzieć chwilę. To fajna perspektywa jest. Słoneczko powoli zachodzi sobie. Dzisiaj było zaćmienie. Mogliby w sumie to zobrazować. W sumie muszę się ten... Trochę z dupy są te postoje. No na Wrzosach tak. Niestety. Dlatego mówię, że ja czekam, aż powychodzą nowe, jakieś poprawione, lepsze, więcej scenariuszy. No. Do wyboru. Kurde, dziwnie się czuję, prowadząc pociąg w stylu wagonów pierwszej klasy, no. Tak trochę dziwnie dla mnie to wygląda, ale to faktycznie jest skład. Więc nie wiem, czy Bossman takiego samego nie miał. Czy, no, wiem, że miał ten dużo wagonów pierwszej klasy, Bossman. Mrówka, elo, siema, witam na streamku. No, będziemy zaraz sobie zwalniać. Jesteśmy w mokrej. Kurde. I ten palec boli. Jako pociąg osobowy można by było jechać. W sensie na stałe hamulcone osobowe, a nie pospieszne. To jak my latamy, że jedziemy, zatrzymujemy się, jedziemy, zatrzymujemy się. To jest... Oj, troszkę za mocno pociągnąłem hamulec chyba. No, i stoimy. Ej, wiem, mokrej. Mocno głównie był na D-klasach i czasem był na samych. Głównie na klasach i czasem był na samych D-klasach. A raz jak nie miałem, to akurat doczepili zwykłą drugą klasę i tam akurat miałem miejscówkę. Aha. No, to chwilkę jeszcze postajemy, 10 sekund. No i super. Klik.
Dobra, czy ja mam jakiś ten? Nie. Na dobrą sprawę sobie mogę muzyczkę w tle puścić. Dobrze. No, mam plan. Za niedługo zrobić coś dłuższego, fajnego. To mówiłem w ostatnim streamie, żeby sobie strzelić live'a z 3 godzinnego z całkowo 2 z trasy z Jarkawek na Janiszew. To jest bardzo malownicze jak na maszynę, więc myślę, że fajny pomysł. To maszyny fajna była tekstura z kartą, która deklasuje wagon. Aha, no. Nic na mnie przejechało, czy mi się zdawał? Chwila. Nie, chyba nic. A on fajnie cyka. dobrze, wracając. Deklasuję wagon. Gościu, to blisko się zatrzymałeś. Nie podałem, ale dobrze się zatrzymał, mądry człowiek. Na właśnie tym, nie wiem, czy na live też pokazywałem na Bałtyku, jak się zjeżdża z trasy 55324 w Alekowicach, zjeżdża się na drugą stronę peronu, to czasem SM42 staje na drugim torze i podjeżdża tak blisko, że no, że jakby podjechał dosłownie centymetry bliżej, to by się pociągi dwa wykolejły po prostu. No dobrze, to tak, następna stacja Mokra, później Rakowice, Nowa Ruda, ale tu przejeżdżamy obok, nie zatrzymujemy się. O, tutaj będą te fajne semaforki retro. No, kształtowe. Jest. Jej. Dobra, spróbuję hamulcem zahamować na myszce. Więc... Oj, dahamuj, dahamuj, dahamuj. Na czas. No. Czy to jest tak? Chyba postój... Nie, to nie jest chyba postój jako techniczny. Nie mam nic wpisanego takiego, więc tutaj się akurat normalnie planowo zatrzymujemy.
Jadę, też na Jossach. A widziałem, skoczyłeś na YouTubie mi, ale nie wszedłem, ponieważ szykowałem się właśnie do swojego. Więc. O, rusza Sesimensik. Dobra, podniesiemy sobie pierwszy pantograf, ja troszkę lokomotywę zhamuję, jak mamy dłuższy postój. No. Nasza piękna siódemeczka. Można z nią zrobić trakcję wielokrotną. Wow, ukrótnioną. Ale tak naprawdę ta siódemka to chyba ma jako jedyna kabinę taką dedykowaną. Ma faktycznie wpisane 338, a nie jak ET22, że masz jedną i to są kabinę prawie do wszystkiego. Oho, ktoś tu w poślizg wpadł. Śmiesznie. Dzisiaj, no nie dzisiaj, ale w sobotę jak jechałem na właśnie na dworzec główny we Wrocławiu, to to jechałem 31 W i była taka na początku deszczowa pogoda i było ślisko na torach. 4350, odjazd. I gość tak zaparte próbował na maksa ruszać tym impulsem. I tak, wow, co za zalegi dziwne. I tak tylko czuję, że ma ustawioną jedną moc i nie rusza nic więcej, po prostu pociąg co chwilę w poślizg, tak... Łoje, co jest? Halo, chwila. Tak, Ctrl-Alt-Delete, nie. Ctrl-Shift-Escape, muszę zobaczyć na dysk swój. Oho, coś mi się aktualizuje, no nie. Szybki... Konal z tego, co mi z dysku żre, Nvidia. Panie Nvidio, panie przestanie żreć mi, co? Dobra, zakończę zadanie. Wyjazd. Teraz powinno być lepiej. Nie jest lepiej. No. Ale tak szedł zaparty w tym impulsie, że było śmieszne po prostu. Ja stoję tam właśnie przy kabinie, tylko słyszę, jak się zwiększa tam, tak śmiesznie ta moc. Tak podskakuje. Śmiesznie, naprawdę. Polecam jeździć zawsze w pierwszych członach lokomotywy. EZT, przepraszam. A impulsów w szczególności. Czy ja zjąłem pierwszy pantograf? Zdjąłem. Ta pogoda jest tak upierdliwa na tych wiosach. Deszcz możemy. O kurde, ty, ten deszcz fajnie wygląda nawet. No, zostaniemy sobie przy nim. Ej, faktycznie fajnie ten deszcz wygląda. O, to jest też fajna perspektywa. W deszczowym klimacie zapieprza sobie siódemka. Składem Intercity. Przejeżdża przez stoki? Stoki, zgadłem. Znaczy, wiedziałem. Po prostu jest taka se sceneria. Ja to zresztą zawsze na to narzekam. A tu pogody nie można sobie ustawić takiej stałej, bo ci się zmienia co chwilę. A tu to... że to teraz się powtarzałem i ja na przykład dzisiaj kompletnie wiedziałem, co się stanie. Nie wiem, dzisiaj jechałem właśnie na Wrzosach z drugiej strony 34800, tym regio. Nie zmieniałem nic, po prostu jechałem.
I tam jak się wjeżdża w psie pole, to czasem wygasa semafor. Ja po prostu pamiętałem, który się załączył, powiedzmy ten, nie wiem, random event, czy coś takiego. I ja po prostu zacząłem zwalniać przed semaforem, pomimo że miałem S2 i oczywiście się zmieniło na S1, że wygasło. No i tak samo później. No już jest powtarzalne tak bardzo, że... Zdarzyła mi się dzisiaj też ta sytuacja właśnie z tym, że raz wygasło, drugi raz wygasło i była ta sama kwestia dźwiękowa, co było troszkę smutno. Na jakiego typu scenę chciałbyś pograć? Nie wiem, no takiej, gdzie jest dwutor, jest duża prędkość, jest długa, a nie. No tutaj jest dwutor, ale on troszkę krótki jest. I też dość wolny. Boże, znowu wrzosy? No tak. Znaczy to też na szybko, ja po prostu dawno nie jeździłem na żadnym Intercity, wrzosów też nie ruszałem długo, powiedzmy od strony Wolicy, bo od strony Turowa to dzisiaj nawet jechałem, a tak to w ogóle nie jechałem na wrzosach. Głównie jechałem na L053, na między innymi towarze i tak dalej. Ja chcę LK40. Który to jest LK40? W sumie mógłbym zrobić ten, kaliską na dobrą sprawę. I zrobić tego Cegielskiego wreszcie. Przejazd tym Intercity. Intercity, no, składem. A z ET22 na czele i on dość retro, fajnie wygląda, więc... ja muszę sobie w ogóle zobaczyć, jakie ja miałem ostatnio z live'ami z Intercity. Aha, był L61 EP07. To było tak śmieszne, że ja nie pamiętam tego. Się na dużą słowa śmieszne. Chodzi mi o to, że nie wiem, ja zrobiłem to w jakiejś takiej o, w ogóle na tej. Wow, nie wjeżdżaj mi na przejazd. No tak, ale jakoś nie wiem. Live'y ostatnio zacząłem robić bardziej, jak jestem nieogarnięty, niestety, więc dzisiaj jest tak też na szybko w miarę, bo ja też miałem dzisiaj dość ciężki dzień, nieśmieszny. Kurde, nadużywam tego słowa serio. No, ale finalnie jest ok. I też mówię, dawno Intercity nie jechałem, także myślę, że ten live akurat zapamiętam dość sporo czasu. Są live, o których nie pamiętam. To jest śmieszne, które robiłem. Ja zastanawiam się zrobić kawałkę 30 na drugim torze długi. Max 130, małe. Piosenki osobowe, ekscytacje. Dużej coś jeździ. Już coś na nim jak... Ale trudno się robi. No, niestety. Czy wysokie prędkości to tam 140 jest ok, ale... Nie. Chodzi o to, żeby ta sceneria była długa. Wrzosy są fajne pod względem długości. Tylko, że na ten jeden tor coś się tak powtarza, tu nic nie mija się. I no. W sensie dwutor, no tak, zrozumiałem. A nie, nie zrozumiałem, sorry. Na dwa ten. Ale chodzi mi głównie o to, żeby sceneria były długie. Całkowo dwa. Super sceneria, jest długa, jest malownicza, jest naprawdę fajnie zrobiona. Wrzosy pod względem długości również są fajne, ponieważ za 2 godziny Regio z Turowa tutaj jest naprawdę fajnym czasem. Z Sandomierza do Wolicy, kurde, to by było 2,5 godziny. To można powiedzieć, że tak jak nie, Wrocław Jelenia Góra, a nawet dalej. Ale ja czekam właśnie, że wrzosy zostaną rozwinięte, że to będzie Jeżynianka Dębica, Jeżynianka Turów, Jeżynianka Sandomierz, Sandomierz
Sandomierz Dębica, z Dębicy podpinasz się pod wagony, jedziesz do właśnie Wolicy, coś takiego, nie wiem. Chodzi o to, żeby zrobili coś z starożytnych lat, a nie jedno tor na Famax 60, to prawda. Ale na razie scenerii tworzy dużo akurat do maszyny, ale zobaczymy, kiedy one wyjdą. W każdym razie ja potrzebuję chyba na razie odstawić się na Open Railsa. Open Railsa właśnie też lubię między innymi dlatego, że tam są długie trasy i można jechać. O właśnie, Train Drivera muszę też ruszyć znowu, bo jechałem, tak się nim podjarałem, chciałem się go nauczyć, finalnie zostawiłem go i nie używam. Ale no, spokojnie będzie w swoim czasie. No, co za stacja? Borowa. No, nawet nie pamiętam, że takie coś istnieje. A za to zaraz w Jeżyniance będziemy. Jeżynianka bardzo fajna stacja. Tam można było naprawdę fajnie rzeczy porobić. Ten scenariusz ma potencjał. Nie polecam. Jechałem 250 P08. Mam perma. Ojejku. Hej, no ale o Train Drivera to już mnie niektórzy proszą. Ja też chciałbym się pobawić troszkę w multiplayerze, także może będzie, ale mówię, muszę się go nauczyć, także. Najbardziej to bym chciał, żeby tutaj była rozwinięta ta maszyna. Kurde, mi brakuje scenarii takich więcej jak L053. W sensie, teraz mi chodzi o to, żeby była. Chodzi mi o to, żeby scenerie były długie. E053 niestety długie nie jest. Ale za to poranek na przykład ma bardzo duży wybór scenariusza. Masz tam Regio, masz tam Intercity, dwa... nie wiem, czy dwa, czy ile... Interregio, chyba jeden Interregio, kilka towarów, manewrówki, wszystko tam jest. Takich scenerii po prostu brakuje w maszynie więcej. A jeszcze połączenie, jakby tutaj wrzucili to na wrzosy, by było kozacko. Ja wiem, że to by była bardzo wymagająca sceneria wtedy, ale... Ale myślę, że nie byłoby z tym aż tak źle. Wrzosy i tak jest wymagającą scenerią, także raczej by tego nie pogorszyli. Albo by zrobili wersję light. To co jedziesz teraz, git, ale żeby były bocznice na ni i mijanki, to prawda. Słuchaj, właśnie, to jest ciekawe, bo nie mijamy żadnego pociągu. No tu będzie akurat ten EP08008 wjeżdżający z jakimś ickiem. Co bym zobaczył, co to za icek. O, nie zobaczę, bo jest... Dobra, on się też tu zatrzymuje, także zobaczymy sobie zaraz. Ale nie mijamy żadnych składów po drodze. O, kiblem bym się przejechał na tym. Kibel Regio po prostu, albo dwa kible Regio, żeby było realistycznie, że coś tu faktycznie jest więcej. Nie wiem. Nie powiem, że to jest proste, bo nie jest pewnie proste, ale... No, ja bym nawet poczekał z wydaniem wrzosów, jak jestem. I real minąłbyś z 15 składów na stacjach. No tak. Drawniak, Drawinowo, Wolica. No ciekawe. No i gdzie się zatrzymujesz, niż Jeżynianka i Wolica od razu. No bo bot jesteś. EP08, 008. My jesteśmy pod Halanin, Zakopane, Szczecin Główny. Niestety numerku nie zmieniłem, ale... Bo zapomniałem, sorry. Dobra, jak tam z odjazdem dla nas? No, jeszcze sobie poczekamy. Trzeba też obserwować właśnie co do maszynki, to trzeba obserwować takie rzeczy jak, nie wiem... tam szlaki, coś górzyste, nie pamiętam jak to się tam nazywa, w każdym razie było takie coś.
No. Wiem, że tam się zajmują tym. Szlaki, jak piszę. Górskie szlaki do maszyny, właśnie. Ale nie wiem, czy to jest to, czy coś innego było. A nie obserwuję tego? W ogóle śmiesznie. No, kolejka wąskotorowa. Zrobili wąski tor. A nie, to chyba to. A, robią. Nie, że ten Jan21 się tym zajmuje, czy jak, ale wiem w każdym razie, że bardzo ładnie ten. Był projekt Zakopianka 2 lata temu, ale nie wiem, czy jeszcze jest. No, Jan21 widzę, że coś ogarnia tam, więc. Więc chyba jest. Powoli, bo powoli, ale idzie. Co my odjazdu nie dostaliśmy? Czy. Aha, na złym radiu jestem. 6, 5, 4, 3, 2. Możemy ruszać. Ja czekam jak głupi na odjazd. No to powinien być drugi. Witam, ja dzisiaj widziałem drogę na 2 lub 1. To są identyczne prawie pociągi. Wiele się nie różnią. Dwójka jest troszkę, powiedzmy, bardziej przemyślana i ma mniej błędu dragona jedynki, ale też ma błęd dragona dwójki. W każdym razie są dość podobnymi pociągami, także da się pomylić. No chyba, że powiesz malowanie, to ci z góry powiem, co to było. No bo dragon jedynka to jeździ na STK i na Lotosie możliwe, albo na czymś podobnym, albo na Cargo Unit. Nie pamiętam, w każdym razie jeździ w czarnym malowaniu chyba tylko. Brakuje mi wnętrza i git tekstur na ED-72, na przykład Polaregio, to prawda. Ale na ED-72 to raczej ktoś musiałby się tak zająć inny niż osoby zajmujące się maszyną, bo tam oni raczej się tym nie zajmą. Raczej powinna być osoba, która bardzo by chciała to zrobić i by to zrobiła. Na razie jednak takich osób nie ma. Ja bym chciał zrobić tylko, że nie umiem. Ja bym mógł na tym nawet chwilkę posiedzieć. No, za dużo rzeczy do roboty powiedzmy nie mam. Jak wracam do domu czy coś. W jakimś białym malowaniu. To Dragon 2, to już mogę powiedzieć. Dragon 1 w białym malowaniu nie jeździ. Ewentualnie Gryfinek. Bo Gryfin towarowy jest. Miarbocznica, dlaczego pusta? No. Znaczy. Okej, to akurat nie wygląda źle. Stoi sobie jakiś pociąg tutaj też. To dla mnie jakoś bardzo źle nie wygląda, chociaż mogłyby być bardziej zapełnione. W drugą stronę, jak się jedzie 3-4-800, to są na pewno zapełnione, to pamiętam. I ciśniemy sobie. Ja chcę tą kamerę. Z zielonymi wyglarkami i węglem i ciągnął jakąś zieloną lokomotywę TM albo SM. To był na pewno TM2. Bo zielona to są zazwyczaj TM2. Jeżeli ciągnął, to był pewnie Dragon 2 Cargo Unitu albo coś takiego, bo pamiętam, że widziałem. Mam zdjęcie nawet gdzieś, jakbym przeszukał sobie iClouda, to bym znalazł zdjęcie. Aż z ciekawości, jak sprawdzę teraz. Jestem zalogowany czy nie? Nie jestem. Dobra, że będzie mi prosić o tę weryfikację, tak? No jasne. Dobra, chwila. Jak już chcę to zrobić, to zrobię. Wow, ty w ogóle łeb nam przejechał przed tym. Ja cię mam na Discordzie, można z jakiejś rekomendacji. Można. Tylko, że chyba nie mam w ogóle maszyny zrobionej z tymi Rainset i tak dalej pod maszyn, pod scenerię. Chyba na laptopie mam. Ale laptop mi tak działa. No, działa jak chce działać.
Nie, zły, ale zaufaj, zaufaj. Chcę zobaczyć, czy znajdę to, ale wydaje mi się, że to był Cargo Unit z tym tam dwójką. To robiłem zdjęcie ze swojej szkoły nawet, bo przez Mikołajów jak przejeżdża, to właśnie czasem widać. Osobowy 69271, zrobiłem zdjęcie od środka, jak miło. Boże, ile ja tu zdjęć porobiłem. Ojejku. Jedna dziewiątka, druga dziewiątka. To wszystko na telefonie robione. Co nagrywałem? Co za ten? Nie słychać nawet, także. To z OBS ma fajne to, że ten. Ja dziś robiłem reinstall, żeby to mieć. No, jeżeli nie miałeś dodatków, to nie ma nic do stracenia. Ja jednak mam tutaj troszkę już poinstalowane, pomodyfikowane z samego siebie. Na przykład, no właśnie, te, jak mówiłem na początku w ogóle streama, to jest SA-134. Coś zmodyfikowałem, żebym miał tylko jedno RP1, bo reszta była do dupy. Niestety nie ma jak tam zrobić, że jest niski ton też, więc. Nie wiem czemu nagrałem 31 WZ024, absolutnie nie rozumiem tego. Chyba nie znajdę. O, tu jak brałem selfie stick. To były fajne czasy, kurde. Przyglądam sobie. Teraz znalazłem zdjęcie, jak selfie sticka wyciągałem. I za pociągami robiłem zdjęcia. Gagara PKP Cargo 2 tygodnie temu. No to Gagary 2. PKP Cargo to są akurat powszechne. We Wrocławiu też przejeżdża sobie często na przykład przez Gondów. Jest przejazd tam obok Rogowskiej na Nowym Dworze, kto wie, ten wie oczywiście. Między Nowym Dworem a Muchoborem, między Rogowską a Muchoborem, a Rondem, rozmiejsca Pileckiego, jakoś tak. To właśnie jest tam przejazd ten. No i tam właśnie często jeździ sobie Gagarin. Luzem czy nie luzem. Znaczy często, no ja tam widziałem go dawno temu, ale też dawno temu tam siedziałem, więc ja tam często nie bywam, ze względu na to, że jadę pociągiem. A nie autobusami do swojej, powiedzmy to, wsi. Dobrze. I może znajdę to zdjęcie i się upewnię, czy to ten. O. No, schamuj, schamuj. Co, rower kolejny na Śląskich. A mnie prześladuje F2. Czemu? F2 są kozackie. Koleje dolnośląskich to już w ogóle. Koleje dolnośląskich są cichutkie bardzo. I wygodne. I bardzo ładne w środku, stylistycznie zrobione. No hamuj mi to. Boże, jakie ja tu miałem suchary w ogóle na tym telefonie. O, jak specjalnie sobie pojechałem do Wrocławia, żeby się kopsnąć na ten Mikol moment. To był taki tragiczny, ale. Ta jest, to jest. Tylko znajdę. Nie, chyba nie znajdę. Za dużo mam zdjęć. Nie, nie mam. M71001 z kanapami w Krakowie jeździ i ty garaż w komforcie w Elfie. No gościu. Znaczy dobra. Takich luksusów to nic nie przebije. No ale jak na Dolny Śląsk to i tak nieźle, bo w Elfie nigdy mi się nie zdarzyło w tłumie jechać, więc to na razie jest git. Gdy w hybrydzie już jechałem, jechałem w 36, 31, 45, no, wiele pociągów już przejechałem
ogromnym tłumie, także w ogóle muszę się pochwalić. Nagrania chyba nie pokażę, albo ty, ja wysyłałem to wreszcie, czy nie? Chciałem to zrobić, ale chyba mi się nie udało. Nie wysyłałem, albo mam to u siebie na prywatnym. W sumie chciałem zobaczyć. Otóż jechały dwa. Wysłano do mnie, gdzie zawsze jest tłum, zawsze jest bardzo mało. Bardzo mało miejsca w pociągu. Wysłano w nareszcie pierwszy raz 36W, ale dwa połączone. I to było. Ach. Ja bym w kabinie N71002. No, tam fajnie musiało być. Ja tam niestety okazji takiej nie miałem. Miałem okazję tylko podczas postoju, jak był pociąg do kątów i to było takiej godzinie, że nikogo nie było, wejść do środka, bo mnie zaprosił gość i posłuchać sobie radia chwilkę. No a później mi kierownik wyrzucił. No bo niestety na mojej linii nie zdarzają się mili kierownicy. Czemu? Nie wiem. Nie wiem, czy to oni są ogólnie na jakichś trasach wyznaczone. W każdym razie nie zdarzyło mi się jakoś. Nie zdarza mi się jakoś często znaleźć miłych kierowników. Zazwyczaj są tacy. Takie buce. Ja czekam na podróż N57KD. AKD bardziej. Ale jeśli tak, no. Jejku, nic nie stracisz, jak nie pojedziesz. Ja jechałem ostatnio. Zwykły kibel i tyle. Naprawdę, to jest śmieszne po prostu. Ło, co autobusem tak na sprincie? Nie zabrał i jechałem prawie całą relację. Kierowniczka nawet nie popatrzyła do kabiny. He. No i gicioreks, tak to można żyć. Czy my jedziemy już do Dębicy? Tak, idziemy do Dębicy już bezpośrednio. Za około 10 minut tam będziemy. Myślę, że będziemy szybciej niż później, bo będę troszkę speedować tą siódemką. EU07 chciałem odwiedzić, bo u mnie są postoje. W jakim sensie postoje? Czy to zatrzymuje się, czy po prostu stoją na przykład? Czekałem na zezumowanko. Nie chciałem się kiedyś zapytać. Nie wiem, sokistów, czy jakiejś ochrony na Brochowie, czy nie mógłbym się przejść sobie popatrzeć na lokomotywki, które są tam odstawione. Raczej by to nie przeszło, ale to tak mi myśl luźno przeszła. Przeszła mi luźno myśl, jak z roboty wracałem. O, do stówki tutaj będzie zwalniane. No dobra, jeszcze sekundkę, pojedziemy. Towarowe, no okej. We wszystkich pojazdach KD byłem i w N57 Polregio. No w N57 Polregio to nie trudno być akurat. No mi się prawie zdarzyło tam być. Jak wracałem z robótki, to właśnie go jechał z otwartymi drzwiami. I tam sam siedział, ja też byłem sam w członie i miałem się zapytać, ale dojechaliśmy na główny i już w sumie nie było jak, więc... Ale się napatrzyłem też. Nauczyłem się właśnie jechać N57. W maszynie też. To mówiłem na którymś streamie, że tak było. O, i tu jest ograniczenie do 20 śliczne. Dobra, lecę, bo mama goni. Dobrze, dobrze, ja nie trzymam. Życzę dobrej nocy, siema. Jest to ograniczenie. No, zbliżamy się powolutku.
No i chciałem się wycofać, ale nie uda mi się. No i oj, 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 wychodź z tego. Tu jest 20 na godzinę, będziemy musieli tyle przejechać. Dobrze. Będzie intermodal tutaj na wrzosek z Dragonikiem, nie wiem, ale możliwe, bo Dragona chciałem też się. Też chciałem Dragonikiem pojeździć. No zobaczymy, Dragonem wiem, że nienawidzę hamować na przykład. Więc może będzie ten. Jak to się mówi? Nie pamiętam, sorry. ET42. Kolejne pociągi, witam. Siemanko, witam. Wieczorkiem. Na streamku. No tak, tak, wiemy, że to hamulec zespolony. Dobra, myślę, że możemy już troszkę się rozpędzać. Nikt się nie obrazi, jak tam ostatnim wózkiem zahaczymy to ograniczenie 20 km na godzinę większą prędkością. I ciśniemy. Ojejku, czysta. Pyk. Bezprądówka. W sumie tyle czasu jechałem na tej linii i nie widziałem tej bezprądówki. Żeby tutaj była. Nie pamiętałem, takie zapoznanie szlaku profesjonalne. I się z powrotem rozpędzamy. Już do Dębicy niestety jedziemy. Powinniśmy się w Rzosach przynajmniej zatrzymywać, ale jednak tak nie będzie. Aha, dzwoni do UTK. Ziom, nie. Nie rób tego. Zresztą jest udokumentowany film u Pitkowa Kolej, gdzie jest ograniczenie do 40 na wyjeździe, a on jedzie 41, także no, to jest przekroczenie zasad. Mógłby się wykoleić od takiej prędkości. O, lipka. Znowu to spieprzyłem. No, rozpędź się. Hipolit Wrzosy. Wrzosy będą za 4 minutki. No to szybko. Zaraz będziemy w Dębicy i będzie koniec. Tu jest ograniczenie do 100. Dobra, ciśniemy już do 120. To tam nic, 1 km. Aj tam. Tu może wiele być właśnie. Klik. Kiedyś w maszynie bardzo fajnie tak rzucało na boki. Teraz jakoś mniej tak się dzieje. Zazwyczaj wrzucało na lewo, prawo i tak. Nie wiem, było troszkę więcej ruchu w tych starszych lokomotywach. A teraz to tak, nie wiem, jakoś się jedzie statycznie po prostu. Tak się sunie. Pomimo, że no, przyznam sobie szczerze, to nie jest pociąg, którym by się tak sunęło. Oj. Dobra, sorry, bo włączałem coś na drugim ekranie. No. Wracam na OBS. No schowaj mi to. Teraz proste tory są i nie buja. W sumie prawda, jakby nie patrzeć, to za czasów maszyny starej to nieźle by tutaj ziupało. To nie wiem, pierwsza klasa, ilość pierwszej klasy tak wygląda śmiesznie i też trochę nierealistycznie, a nie mogę ciągle uwierzyć, że taki skład jeździ. Możemy sobie wejść do środka wagonu. Lubię czasem tak robić.
Którędy tutaj jest wejście? Tutaj. No i widzisz, co tu możesz spać. Ziup, mijam sobie te 22. Dobra, ja mu zrzucę mocę na razie, nie spieszy, nigdzie nam się, można się przejść po tym, jak to tu wygląda. No i tam, mamy tu spanko, dobra, nie będziemy wchodzić, bo tu śpią. Gdzieś są puste, tu mamy puste, tak? O nie, ktoś tu też śpi, Filipka, wziął sobie najwygodniejsze miejsce na samej górze. Dobra, będę wracać czas od czasu do tej kabiny, żeby wiedzieć, czy na pewno się nie wkolejmy. Oj. No weźcie! Halo, idźcie sobie, ja chcę pustą. No pusty chcę. Pusty ostatni. No niestety. No dobra, nieważne. To może przejdziemy się do kolejnego. Tutaj jest troszkę, powiedzmy, starsze. Widać po teksturach, że tu nie ma takiego 3D. Dobra, ja zostanę w środku. Mamy wjazd, ok. To ja sobie jeszcze pochodzę. Co mamy tutaj? O, no i tutaj jest fajnie. Tutaj tak, kuchenka, kanapa, spanko. Zobaczmy, czy dalej tak samo jest. No i tutaj mamy spanko, 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 ale chyba troszkę wygodniejsze niż tam, chociaż kto wie. Może tak nie jest. No, tutaj tak samo. Możemy wyjrzeć przez okno. Tu brakuje warsa i by był naprawdę kompletny, dość ekskluzywny skład. No i dobrze. O nie, SHP! Weź ET42, to zobaczyłbyś, jak buja. Czy ja wiem, ET42 aż tak nie buja. Tam mamy wjazd normalnie, z najwyższą dozwoloną prędkością, także... To nam pokazała tarcza. Nie ostrzegawcza, chociaż nie wiem, czy to... No, a w każdym razie jakaś tarcza przed semaforem. Wracając. Nie, no tutaj nie ma, powiedzmy, takiego komfortu nawet. Znowu SHP mi się zaświeciło. Kibelek. Coś do tamtego wagonu, bo tamten ładnie w środku wygląda. A to ma klimat tak, jak przejeżdżasz. Widzisz te tory zmieniające się, a ty jedziesz, suniesz tymi torami w tym wagonie. To jest fajne bardzo uczucie. Way. Mijamy sobie. Wrzosy. Dobra, zwolnił do 110. Na kapsloku widać, jak mryga. Tak, tak, widziałem. Wiem. Dlatego pilnuję tego. Mam dwie klawiatury pod to nawet. Zostałem Subika i spadam jeszcze do dalszego rozwoju kanału. Pozdro. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. No. Dobranoc. Tak. Nie wiedziałem, co powiedzieć. No, dziękuję w każdym razie bardzo. Jest mi miło. I no. I życzę dobrej nocy. Pa... Siemka. No. Niemniej jak się żegnam, nie umiem się żegnać, także mam nadzieję, że wybaczy ta. No, już się nic nie będzie działo niestety, więc... Możemy się też położyć. O Jezus Maria, zajęte te łóżko. Co to? Muszynianka, ale chyba taka upośledzona trochę. Muszynianka po sterydach trochę. Tak wygląda. Mijamy te nowe sady, wszystko. Siup. To są kondomy warsu? Tak to wygląda trochę. Dobra. I zwalniamy do 40, mam wjazd na 40. No, ogólnie jest tu ograniczony fakt do 60, bo wjeżdżamy na Dębice już. Dębice to chyba każdy powinien znać z L60, L053.
Uważam, że L053 to jest jedna naprawdę z lepszych scenarii. Dobra. No. Sprężarka nam zaczęła działać. Ile my mamy niby? Nie no, po co nabijasz? Zaraz się wyłączę, bo nabiło nam te ciśnienie. Sporo, nieźle nabija. O, wyłączyła się właśnie. A, tu ograniczenie do 40, a nie do 60. Było do 60, ale wjazd był na 40. Trzeba było jechać na 40. No. Taka perspektywa. Oj, co w sumie za blisko stanęłam. Rozkaz pisemny o działka pierwsza, prędkość najwyżej 20 km na przejeździe, podaje wielokrotny sygnał baczność, godzina 21:25, no za późno. Dojechaliśmy właśnie w nawiasie auta. To powinno być na każdym, na każdej scenie na dobrą sprawę, głównie na wrzosek. Ale niestety już jesteśmy w Dębicy, także tutaj kończymy, ze względu na to, że tutaj też się sceneria kończy. Bo jedziemy na scenerii, no, Stelka, ale jedziemy Intercity. Tylko Podhalanin. Dobra, dociągniemy go tutaj. Pierwszy pantograf se postawił, włączył światło manewrowe. Nie będziemy manewrować, ale... Czemu mielibyśmy nie włączyć? Podjedź dalej, podjedź, 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 nie wstydź się. Dalej, 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 dalej. Włączamy hamulec. No. Dawaj dwa razy RP. No można, w sumie, czemu nie? RPN całkiem spoko się wylosowało. Wylosowało, przyznam ci szczerze, zmieniałem je 4 razy, bo jest tak brzydkie w siódemkach niektórych, że zmieniłem po prostu. Bleh. Dobrze, to było na tle. Dojechaliśmy szczęśliwie naszą siódemeńką 338 trapezikiem z składem Podhalanin. Jak zmienić tablicę kierunkową w wagonach? No to jest głupstwo straszne. No to trzeba wchodzić w pliki maszyny, nie w każdym da się też, tylko na wrzosach jest to łatwe, bo to jest na raz. No i tam może zrobię tutorial o tym, bo mówię, że zrobię tutorial wszystkim, a nie robię, ale może o tym akurat zrobię. Nie wiem, zobaczę. To tak na szybko nie wytłumaczę, to trzeba w pliku tekstowym jakoś zmienić. Odepniemy sobie na szybko. Powinienem zdjąć pantografy, dopiero ten, dobrze, nieważne. No, to było na tyle. Dziękuję wielkie za oglądanie, za przybycie, za rozmowę, za konwersację. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, to zapraszam na kolejne. Dziękuję i do usłyszenia bardziej, chociaż do zobaczenia w następnym ciapongu. Siema.